Shut up and sit down. Czas na rower. Wiosna jest, więc zabieramy szosę pierwszy raz w tym sezonie. Na szosę nie pójdę. To poćwiczymy siłowo. Rower to jest maszyna napędzana siłą ludzkich mięśni, więc czasem trzeba tym mięśniom pomóc. Dzisiaj zrobię kilka ćwiczeń, które wykonuję raz na jakiś czas, żeby te mięśnie nie zapomniały, co to ciężar. Rozgrzewka. Przed każdym treningiem, a szczególnie przed treningiem siłowym, trzeba zrobić rozgrzewkę. Rośnie temperatura ciała, przyspiesza tętno, mięśnie stają się lepiej ukrwione, a ścięgna stają się bardziej elastyczne. Dzięki rozgrzewce unikniemy kontuzji. Ćwiczenie pierwsze. Przysiady. Wzmacniają mięśnie czworogłowe i pośladki. Schodzimy tak nisko, żeby nasza kość udowa znajdowała się w poziomie. W ten sposób dostatecznie zaangażujemy pośladki i nie przeciążymy stawu kolanowego. Ważne, żeby kolano i stopa poruszały się w tej samej płaszczyźnie i nie były skręcone względem siebie. Pamiętamy o trzymaniu cały czas spiętych mięśni brzucha. Wykonuję 4 serie od 6 do 8 powtórzeń. Nie zapominamy o nawadnianiu się, to bardzo ważne. Czystą, źródlaną wodą. Zdrowie, kolarzy. Kolejne ćwiczenie robię z dużo mniejszym ciężarem, żeby być w stanie utrzymać równowagę i nie zrobić sobie krzywdy. Ćwiczenie drugie, przysiad bułgarski. Ustawiamy większość ciężaru na jednej nodze i w czasie ruchu staramy się utrzymywać biodro, kolano i stopę w jednej płaszczyźnie. Kolano w czasie powtórzenia powinno pozostawać nad stopą, czyli nie wysunięte w tył, bo wtedy ciężar przejmuje noga z tyłu, i nie wysunięte nadmiernie do przodu, aby nie przeciążać stawu kolanowego. Wykonuję 4 serie 5 do 8 powtórzeń na nogę. Pamiętamy o trzymaniu cały czas spiętych mięśni brzucha. Taki tip dla panów w moim wieku. Z wiekiem spada poziom testosteronu, spada ilość tkanki mięśniowej w naszym ciele i spada gęstość kości. I ćwiczenia siłowe są znakomitym sposobem na to, żeby zapobiegać tym, opóźnić przynajmniej te naturalne procesy zachodzące w naszych ciałach. Dzisiejszy trening robię dzięki zabawkom mojego syna, bo jak wiecie, mężczyźni całe życie są chłopcami, tylko ceny zabawek się zmieniają. Było coś dla łód i dla pośladków. Warto coś też zrobić dla łydek. Ćwiczenie trzecie. Wznosy na palcach. Można stanąć na lekkim podwyższeniu, aby mięśnie były bardziej rozciągnięte w fazie spoczynku. Wykonujemy wzniosy na palcach, starając się na chwilę przytrzymać łydki w maksymalnym napięciu. Wykonuję 4 serie po 6-8 powtórzeń. Podczas montażu zauważyłem, że na koszulce w przedniej części tułowia widać pewne zaokrąglenie. Jestem przekonany, że chodzi o wzór na koszulce, który zniekształca obraz. Jeśli długo jedziemy na rowerze i nogi już słabną, bardzo często zaczynamy się bujać, całym ciałem naciskać, próbować manewrować rowerem. To już jest znak, że nie mamy siły w nogach i ciężar pedałowania przechodzi też na inne mięśnie, które próbują zastąpić, zniwelować braki w mięśniach nóg. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mieć silny core, tak zwany, a do tego celu znakomicie nadaje się martwy ciąg. W tym ćwiczeniu najważniejsza jest technika, a tak naprawdę proste plecy i nie robienie takiego kociego grzbietu, żeby sobie nie zrobić krzywdy w kręgosłup. Bo zwykle w tym ćwiczeniu używamy dosyć dużych ciężarów. To jest zła technika. To jest, mam nadzieję, dobra technika. Martwy ciąg jest chyba najbardziej kontuzjogennym ćwiczeniem z pokazywanych przeze mnie. Warto zrobić sobie to ćwiczenie przy lustrze, żeby móc kontrolować swoją postawę.
Oczywiście przysiady obu nóżek na jedną nogę czy wspięcia na łydki można robić bez obciążenia, to nie jest obowiązek. Teraz posprzątam ciężary i pokażę kilka ćwiczeń, które robię poza siłowymi. Chwilę przytrzymamy, żeby mięśnie miały szansę się napiąć. Jest to ćwiczenie raczej izometryczne, a nie dynamiczne. Napinamy mięśnie, one chwilę działają, rozluźniamy. I tak na przemian. 8 do 10 razy na jedną nogę. W tym ćwiczeniu pracuje pośladek, mięśnie stabilizujące dolną część pleców i mięśnie okołołopatkowe. Ważne, żeby utrzymywać kręgosłup w pozycji neutralnej. To ćwiczenie jest polecane dla osób mających siedzącą pracę. Ćwiczenie szóste. Jest to pewna modyfikacja ćwiczenia poprzedniego. Naprzemiennie unosimy nogi do góry w podporze na łokciach. Aktywizujemy pośladki oraz dolne mięśnie grzbietu. Ćwiczenie siódme pozwoli wzmocnić mięśnie kręgosłupa, które pozwalają na jego rotację. Wzmocnią mięśnie głębokie oraz stabilizujące mięśnie brzucha. Ćwiczenie ósme to popularny plank. Dużo jest złych opinii na temat tego ćwiczenia, ale myślę, że wykonywane z głową i poprawną techniką może przynieść wiele korzyści. Najważniejsze, żeby podczas tego ćwiczenia nie pogłębiać lordozy kręgosłupa. I oczywiście cały czas się nawadniamy. W przypadku tego filmu chyba najbardziej potrzebuję Waszych opinii. Czy pokazane ćwiczenia mają sens Waszym zdaniem? Czy one w czymkolwiek pomagają? Czy nie szkodzą przypadkiem? Czy moja technika była poprawna? Czy Wy włączacie do swojej pasji rowerowej również ćwiczenia na siłowni? Jakieś ćwiczenia siłowe? Czy uważacie, że warto? Czy traktujecie bardziej rekreacyjnie rower? Niepotrzebne Wam są takie ćwiczenia? Pokazałem zestaw ćwiczeń, który wykonuję raz na jakiś czas, niesystematycznie, więc to jest mój pierwszy błąd. Kolejnym moim błędem jest nierozciąganie się regularne po jazdach. To podobno bardzo pomaga. Raz na jakiś czas zmobilizuję się, porozciągam, ale zwykle nie pamiętam o tym. Odkładam rower, zajmuję się czymś innym. Dzięki za obejrzenie filmu. Pamiętajcie o trzech zasadach, które starałem się przekazać. Wykonujmy ćwiczenia siłowe, aby wypady na rower były przyjemnym, niewyczerpującym doświadczeniem. Rozciągajmy się jak najczęściej, żeby mięśnie nie pozostawały przykurczone i pracowały w pełnym zakresie ruchu. Ostrożnie z wzorami na koszulkach, bo potrafią zaburzyć idealne proporcje ciała. Mam nadzieję, że zima szybko odpuści i kolejne filmy będę mógł robić już w siodle. Jeszcze raz dzięki. Komentujcie i lajkujcie, jeśli Wam się coś podobało. Cześć!